Chcemy zrobić 88, no ale zobaczymy, co wyjdzie. A my z młodym debatujemy, czy jechać tam, czy jechać tam. Ej, nawet jest dość pusto dzisiaj, jak na sobota. Prawie nie ma nikogo. Tu jest ta słynną Wuppertal Schwebebahn. Tam jest zaraz przystanek. Mamy tunel. I w tunelu trzeba światło. Czekajcie, zaraz wam pokażę, jaki mamy trik, bo my dzisiaj zapomnieli obydwaj lampek. Szymaneczko, Szymaneczko, witam na kanale Rowerowi Tata. Dajmy mu Andrzej, a to? Lukas. No i widzicie, jednak matka natura, no też da trochę pogody dzisiaj, bo ostatnie półtora tygodnia będą ulewy, nie? No. No. Tylko padało, padało. Normalnie nie szło nigdzie wyjść. Ale my ten czas wykorzystali i my wyremontowali bąblowi pokój. Nie wiem, może zrobię jakiś odcinek na ten temat. I potem go wciepna. Także zapraszam na odcinek. Jademy! Dorsz! Tam. Teraz stoimy i debatujemy. Wodika jedziemy. Tam? Tam, czyli na Wuppertal. No. A patrzcie, jaką Modi ma fajną koszulkę. Polskie logo. Tutaj Lukas. No, także Patryk, dzięki za zorganizowanie tych koszulek. Chcielibyśmy ci bardzo podziękować za to, żeśmy to zorganizował i bym to wysłał. Dzięki, bracie. Dziękuję. No, także my jademy dalej. Nara. Co? Ja, ale z przodu potrzebujemy, a my nie wzięli tego. Lampek, wyciągnij mi telefon. My sobie poradzimy z telefonem, nie? No. Dawaj. Je. Tutaj jak was policja macnie, bez światła, 30 euro. Także drogi szpas, obydwaj bez światła, 6 dychni. Z tyłu mumy, no z przodu nie mumy. O, trochę sprintu się zrobiłem. Bąblowi uciekłem. Ale już mnie dogoniło. Jak? Dogoniłeś? Dogoniłeś? O, ich bin tot. Dunisz? To dobrze, to jedziemy dalej. Teraz no musimy kawałek przez miasto przejechać i później dalej będziemy bantrasą śmigać. Czekamy na zielony. Czekaj. Jedziemy zaraz. Zaśmy są na Bantrasie, teraz ale już we Wuppertalu. Ej, nawet jest dość pusto dzisiaj, jak na sobota.
Prawie nie ma nikogo. O, i tu. Wiklingshaven. Pierwsza stacja. Kiedyś tutaj pociąg jeździł. Fajnie tu mają porobione. Można byle gdzie coś przekąsić, później wam pokażę. Albo się coś napić. No coś pięknego. Normalnie w szoku jestem, że tak mało ludzi dzisiaj tutaj jest. Zajmowa następna stacja. Czekajcie, knajpa otwarta. Nie ma, zamknięty. Kilometrów my przejechali, a ten bumbelek już mi tam opał się coś marudzi. A tutaj patrzcie, jaką fajną fura jedzie. Taksi! Uprzedzaj mnie. Tutaj tak na tej trasie nie ma co do zwiedzania, jedynie te panowy to są takie starodawne. Tu można sobie to pooglądać. Ale tak, żeby coś tu pozwiedzać, to jedynie fajna druga też nie. 34 km za nami, a nie ma aż takiego wielkiego ruchu jak zawsze. Choć ostatnio półtora tygodnia żabami waliło, myślę, jak to dzisiaj będzie katastrofa, jak to wszystko wylejdzie na dwór, bo ją z młodym Irona to czekałem, ni. No a widocznie inni ni. bo sklepy potwierali, dlatego widzisz, już wiem o co chodzi. No sklepy i knajpy to siedzą już, o. Pojedziemy na Zatyszka i siedniemy. A, gadałem, że nie ma nic do pokazywania, a jednak znalazło się coś. Tu jest ta słynną Wuppertal Schwebebahn. Tam jest zaraz przystanek, podjedziemy tam dalej. Szkoda, że nic nie jedzie. O, jedzie, patrzcie, udało się. Ale my mieli szczęście. Jedziemy tam dalej zobaczyć. No i tu mamy stacja. Tutaj akurat parkuje. Kurczę, przejeżdżałem tu już tyle razy, jeszcze ani raz nie trafiłem na to, ni. I teraz się udało. A tu chyba nawet nawracają. Tu jest takie zaokrąglone to, a tu już dalej to nie idzie. To jest genau końcowa stacja teraz, ni. O, a my już prawie dojeżdżamy do celu. Jeszcze tutaj prostą, później w lewo. Jeszcze jedna prosto i będziemy u celu, więc i drugi tam później nie zną. Także będziemy później nawracać, a później do jakiejś knajpki coś zjeść albo napić się. Zobaczymy, co tam młody będzie chciał. Także jedziemy dorś! No i dojechaliśmy do celu. Tu już więcej drugiej nie ma. Zrobimy sobie krótką przerwę. Coś zjemy. I będziemy ruszać z powrotem. Na razie mamy 38 km najechane. Chcemy zrobić 88, no ale zobaczymy co wyjdzie. Nic, odpoczywamy na chwilkę i ruszymy dalej. A my z Lukasem stwierdzili, że jedziemy zobaczyć zamek Lüttenbeck. Także zbliżamy się do zameczka. Zobaczymy, co tam jest ciekawego do zwiedzania, czy nas tam w ogóle wpuszczą. Zamek się już wyłania fajnie. Nie ma daleko to od bantrasy, to można zjechać kawałek i już my tu są. No, my już dojechali do zameczku.
całego tego zwiedzać nie będziemy, bo nie mamy rowerów zapiętych. Możemy iść później z buta do domu. Chodźcie. Ładnie tu, nie? Starodawno. Idziemy cykać parę fotek i jedziemy później dalej. Banów, pozostałości remontują. A czekaj, jakoś knajpka. Staniemy, coś zjemy może. A jednak nie zjedliby nic, bo młody go do... On chce tam do takiej innej knajpki iść. No to jedziemy, jak wycimie. Nie, Lukasek? No. Lukasek wycimie, to jedziemy. O, ale fajna pogoda, nie ma za dużo ludzi, normalnie coś pięknego. Nic no jechać, powiem. Jademy durś padał. No, ja mam swoją bombę kaloryczną, modlimy swoje frytki. Ale niestety tam nie możemy wyjść, bo nie mamy atestu ze sobą. I nos wyciepli, a ci wyciepli. O. Przyszli i powiedzieli, że jak tego nie mamy, to nie możemy tutaj siedzieć, nie? Gandzajfa. No a Lukas Saragoda, że przed chwilą mu gadał, że jak chcemy tutaj siedzieć, to tam jest zaro obok test centrum, możemy się tam spadać i możemy tutaj bez problemu siedzieć. Ale postoimy. Siedzielimy teraz chyba z dwie godziny, to możemy sobie postać. Teraz jak pojada nazwę, to Wumyda pokazywał wszystkie te stacje po kolei. No ale jak widać, wandali w Niemcach też nie brakuje. Opisane, nie idzie nic zobaczyć. No, jedziemy dalej. A tutaj w okolicach domolit wydobywali do jakichś fabryk ze stalą, do hut na pewno. A tutaj zdjęcia z roku 1898, cegielnia plus coś z metalem związane. No, teraz to wygląda tak, nie ma śladu, pusto, pustka. I jedziemy dalej na kolejną stację. A tutaj mamy następne zdjęcie z roku 1950. Cyrk Krone. Krone cyrk tutaj jest. Zobaczcie, jak to kiedyś wyglądało. I zaraz obok mamy następne zdjęcie. Cegielnia, która była tutaj w roku 1925. No i mamy następne zdjęcie z roku 1911. Tutaj mamy małą maszynę parową, która woziła cegły, farby, no i węgiel. Węgiel wiezła, węgiel! No i tu mamy następne zdjęcie
Tutaj jest napisane, że tu kiedyś było muzeum. Tu jest Mission House. A tutaj jest Forschule. No, zdjęcie to wykonane w 1860 roku. A tutaj jest zdjęcie pokazane, jak budowali wiadukt w roku 1892, a skończony był w 1894. No, a tutaj macie panorama na to, co zostało. Czyli z tego, co na tych zdjęciach jest, to tu nie widać nic cegielnie, to tu ani śladu nie ma, nie? Jademy dalej. Kurczę, my do domu nie zajedziemy chyba dzisiaj. Następne zdjęcie. Tutaj mamy całą ta maszyneria, co przekładali tory, czyli glajzy w Śląsku. No a tutaj ukazuje cały tam Wuppertal, jakoś część tego miasta. W roku 1928 to było zrobione. A to było zrobione w 1954. A tu kolejne zdjęcie, jak tu kiedyś panów wyglądał. Teraz jest? Tak. Po panowie ani śladu. A tutaj mamy zdjęcie cały tej Nordbahntrasy, tu leci. Panie to tu zrobili. Można śmigać. A tutaj macie panorama Wuppertala. A i tu kolejną panoramka Wuppertala. A my chcieli podziękować wszystkim nowym subskrybentom, którzy zasubskrybowali nasz kanał. Dzięki i zapraszam do oglądania, a także zapraszam nowych widzów do zasubskrybowania. Nie? A młody chciał jeszcze coś powiedzieć. Jak my będziemy 100 subskrybentów mieć, no to pojedziemy 100 km. No to wiecie, straszajcie się, bo już dużo nie zostało. 88 mamy. Na 12 zostało, także dawajcie suby i jademy seta. Mamy tunel, w tunelu trzeba światło. Czekajcie, zaraz wam pokażę, jaki mamy trik, bo my się zapomnieli obydwaj lampek. Chodź. Chłód na tu. Kurde, GoPro mi bateria klękła, muszę telefony nagrać, ale zaraz będzie 88 km. Bumbel jest gotowy, ale na te 88 subskrypcji zrobiliśmy 88 km. Jeszcze my to specjalnie dokręcali tutaj po okolicy, żeby dokręcić te 88. Yeah, man, stój, mamy to. Stój, nein. O, patrzcie.
88 km, 7 godzin 15 minut, ale to jest nieważne. Bo fajnie my spędzili sobotani, a głodni my są masakra. Także zostawcie nowe suby, bo to nas będzie zaś motywowało do więcej, do większej ilości kilometrów. Bo fajnie było, nie? Koszulka się sprawdziła, dupa boli, ale jest super. Kurde. Nic, jeżdżamy tu pod ta górka i będziemy w domu. Także jak ja powiedziałem, że muszę jeszcze jakieś fuzolajce zrobić, nie o tu porze. Jak się załapia na drugą połowę, drugiej Bundesligi z pierwszą Bundesligą, no to będzie good. Także dzięki za oglądanie, zostaw łapkę do góry i zapraszam na następny odcinek. Hej!